Obecnie prowadzimy tutaj testy polowe kombajnu Akros 595 Plus ze stajni Rostelmasza. Na te żniwa w zasadzie klient zrealizował zakup Wektora 425. Jest też zainteresowany troszeczkę większą maszyną. Jesteśmy na polu kukurydzy akurat, gdzie prezentujemy maszynę Rostelmasz Akros 595 Plus z przystawką Capello sześciorzędową. Klient dotychczas użytkował maszynę New Holland, zmienił ją, tutaj postawił na zakup Wektora 425. Z racji na to, że miał przystawkę Capello pięciorzędową, no po prostu przezbroił swój kombajn i działamy dzisiaj na tym polu, spotkaliśmy się dzisiaj na tym polu i działamy na dwie maszyny Rostelmasza. Właśnie w tym momencie prezentujemy Wektora 425. Właśnie to jest ta maszyna, która dotarła do gospodarstwa w tym roku na żniwa zbożowe. Aktualnie teraz pracuje z przystawką Capello pięciorzędową, która dotychczas pracowała w Holandii. Właśnie za mną znajduje się Akros 595 Plus z przystawką Capello sześciorzędową. Fakt, jest to troszeczkę mała przystawka na ten gabaryt maszyny, natomiast są tu wąskie działki, przejazdy, stąd klient zdecydował się na przetestowanie tej maszyny z sześciorzędową przystawką. Jak widać, no, jedzie z dużą prędkością, 800 km na godzinę.